Sikol sujek w tym wielkim domu, gdzie spotykamy się dzień i noc. W piwnicy, schowku, w drzwiach z widokiem na jezioro Czapli, Ceranek, w tym wielkim domu, gdzie spotykamy się w dzień i noc. Na schodach Stychu, w altanie z widokiem na las jelenia, lisa, borsuka, w tym wielkim domu, gdzie spotykamy się w dzień i noc. Za oknami, za drzwiami, gdzie mielimy mgłę codzienną, obłoczki wyryte ze światła, w tym wielkim domu, gdzie spotykamy się w dzień i noc. W kominie, w kominku, w tym rozpalamy głowę ognia, jak brewiarz z brewią puku, w tym wielkim domu, gdzie nosimy miłość osmaloną. W zasłonach, parawanach, gdzie garbimy brud powszedni, przeciągi ze szronu, powiewy z szadzi, w tym wielkim domu, kiedy spotkamy naszą śmierć. W dzień i noc niedocieczoną, z wapna, całunu i pocałunku. Pieśń ostatniego zrodu. Dziadku, chłopczyku niewinny, cały zmarły i gliny. Tato, chłopczyku czysty, cały z mąki pieczysty. Synkowie, chłopczyki anielskie, czyste fiołki poselskie. Wnuku jeszcze niepoczęty, ziemskie krwodze odjęty. Tak
szepczę bliskim sojecom, a teraz czyń swoje, mordercą. Eseju poezji Wojciecha Kasa takim oto fragmentem. 41 to książka wyjątkowa, zbiór utworów, tak mocno jak tylko się da, osadzonej w tradycji polskiego wiersza, w jego rytmicznych kołysaniach utrwalanych przez wieki w pieśniach ludowych, modlitewnych kantyczkach, pytaniach i śpiewach wielkopolskich, ale także w twórczości poety bliskich autorowi Gwiazdy Głów, Łuk Jarosława Iwaszkiewicza, z późnych tomów Oto Pogody i Muzyka Wieczorem, Jerzego Liberta i Józefa Czechowicza. Wierzę, że te niezwykłe pieśni, ciemne lamentacje, prańskie gorzkie żale na trwałe wejdą do historii literatury, będą czytane, powtarzane i szeroko komentowane. To tak jak pisanie jest koniecznym elementem życia Wojciecha Kasa, tak on sam jest potrzebny współczesnej poezji Polski, którą własną twórczością podnosi, wzbogaca i uświetnia. Ja podpisuję się pod tym nogami, rękami i własną krwią otoczoną serdecznego palca. To wszystko, co mam do powiedzenia. Dziękuję Państwu, zostawiam autora na pastwę publiczności. Dziękuję bardzo.